Cześć, jak się macie, tutaj PLK Damian. Dzisiaj ponownie walniemy sobie meczyk w FIFA 14 Ultimate Team. Jednak coś mi tutaj nie pasuje. Mam 16 punktów, automatycznie powinienem zostać już zesłany. Znaczy sezon powinien zacząć się od nowa. Tutaj mam ich zaś 13. FIFA taka piękna. To ze względu na to, że ostatnio nie liczyły mi się punkty. Jednak dobrze. Jakim składem gram? Wziąłem sobie formację 4-3-3 z dwoma takimi ofensywnymi. Mkhitaryan mi się nie spodobał, serio wolę Kiyotake. No, wygląda jak typowy zjarany Azjata. 22 mecze rozegrane, 6 bramek, 7 asyst. Jestem z niego naprawdę zadowolony. Gundogan, no to albo on, albo Kroos. Wiem, mam ciekawą ławkę rezerwowych. Gustavo w tym składzie się naprawdę rozstrzelał. Zapamiętałem, że strzela lewą nogą i mimo, że jego strzelanie to 58, to cholera, czasami potrafi przywalić. I mój atak: Ribery, Lewandowski oraz Arjen Robben. Cholera, Ribery za 1000, przepraszam, 1 400 000, Robben 560, a Lewandowski 2 500. Grałem Aubameyangiem, ale stwierdziłem, że nauczę się grać Robertem i wyszło. Ale no, bądź co bądź, Aubameyanga polubiłem. Tempo, strzelać czy też potrafi. A obronę to chyba znacie, więc dobrze. Wyszukam rywala i troszkę sobie ponownie pogadam. No i przy okazji chcę się utrzymać w lidze pierwszej i jeszcze po mistrzostwo kiedyś wystartować. Dam radę. O, spokojnie się udało, lecimy do Londynu. Co to BPL właściwie połączone, tak odrobina Bundesliga, ładnie to wykombinowane. Szyrle nie ma pełnego zgrania, ale tak czy siak składzie wygląda naprawdę solidnie. Oj, boję się tej obrony, ale kurde, powiem wam tak, pokonałem tym składem skład z Zibrą, kurde, Messim w jednej drużynie z Neuerem na bramce i uwierzcie, że takiego czegoś to ja się nie boję. Więc o czym ja chciałem porozmawiać? To ci, którzy śledzą Lacha na Facebooku, to z pewnością wiedzą, o co może mi chodzić. Właściwie patrząc na tytuł tego filmu, myślę, że możecie wiedzieć, o co chodzi. A jeśli nie wiecie, o co chodzi, to już wam mówię. Co to w ogóle jest? Liga Velocter. Jeśli zwaliłem nazwę, no to przepraszam, ale wątpię, na 99,9% przeczytałem ją dobrze. Jest to liga, w której biorą udział youtuberzy. Będzie to wszystko nagrywane na konsoli PlayStation 4, więc no, są tam osoby, które tą konsolę albo już posiadają, albo ją zamierzają kupić. Będę tam, no, są dwie ligi na chwilę obecną. Jest to podzielone, z tego co się orientuję, według liczby subskrypcji. Tak mi się wydaje, patrząc na to, że zostałem przedstawiony jako na pierwszym miejscu. Pierwszy i ostatni raz, kiedy w tej lidze będę na pierwszym miejscu. Ale serio, się boję, bo ja nie gram w takie zwykłe mecze. Ja przeważnie siedzę w fucie. No i kurde, head to head, czyli te zwykłe rozgrywki online, w których gra się prawdziwymi zespołami. No to będzie naprawdę ciekawie, ale może to lepiej, bo się nauczę tak grać. W związku z czym to może się przeniesie nawet na lepsze efekty. W fucie spalony, niepotrzebnie odgwizdany, kurde, lepiej im z piłką szło. Cała liga wystartuje w momencie, kiedy oczywiście będzie premiera FIFA 15. I to będzie jakoś, że na moim kanale będzie jakoś wtedy z tej ligi co tydzień, co dwa to filmy będą wychodzić. Każdy będzie nagrywał tylko mecze u siebie, czyli będzie ich w sumie z 10. No i to nie będzie tak, że jeden sezon przez całą ligę, tylko to ostatnio zostały, przez cały rok panowania, że tak powiem, FIFA 15. Więc to kilka sezonów powinno wyjść, ale fajnie byłoby tam znieść trofeum w górę oczywiście. Rywalizacja jest ostra. Kurde, będzie Kamyk, osoba, której się najbardziej bała. No, przyszło co do czego, to gdy ze sobą zagraliśmy. Aż tak mocno poturbowany nie zostałem. Wchodzi również Adalbert oraz wielu innych youtuberów, z którymi jeszcze nie miałem okazji zagrać. Więc jedno jest pewne, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będą emocje. No, nie wiem, ci co tam nie będzie, poczekajcie, bo to może być bramka. No, słabsza noga, zrozummy tutaj, musimy zrozumieć Roberta, stres i te sprawy. A właściwie mogłem na siłę to strzelić, no bo Robert to jednak technicznie w tej grze to lepiej na siłę nim walnąć, bum, mamy bramkę. Więc no, jak widzicie, tam nie ma Isamu, nie ma tam Nitro czy jakichś innych ich znajomych, ale to ze względu na to, że jak wspomniałem,
Oni nie posiadają po prostu PlayStation 4, a no, na PC to specjalnie wszyscy tak nie będą kupować, więc no, kto ma PS4 to wchodzi do ligi. Robin Sweaty go! Jezu! O Jezu! Nie mogę tak robić technicznie to trzeba wykończyć, już widziałem jak ta piłka leci nad bramką. A nie takie sytuacje w futbolu się zdarzały. Patrząc na to, że w większości youtuberów, którzy nagrywają tak FIFA na poważnie, w sensie no, więcej filmów, ja też jakby nie patrzeć, zacząłem tak po prostu, a no wyszło jak wyszło, troszkę tych subskrypcji tam złapałem, wyświetleń też, ludzie w miarę oglądają, więc no jakoś się tam załapałem, to PS4 i te peny, z PC-ta to akurat nigdy nie nagrywałem, więc no to moje znajomości, że tak powiem, z youtuberami się trochę na początku ograniczały. Na Xboxie 360 siedziałem, ale jak widzicie, happy ending jest. Luis Gustavo, dobra blokada, nadal. Powiem wam tak, zrobię przed premierą FIFA 15 skład zawod, tak zaprezentuję wam moją jedenastkę tej gry. Jedenastkę zawodników, no, których po prostu ubóstwiam. Których uważam za najlepszych graczy, jakimi... O jeny, myślałem, że bramka. Jakimi grałem? No, spoiler, będzie tam Luis Gustavo, który według mnie jest najlepszym środkowym pomocnikiem defensywnym w tej grze. No i myślę, że według niektórych osób też. Nie dość, że Bundesliga, to w dodatku Brazylia, gra się nim świetnie. Nawet jak te strzały ogarnąłem, to już w ogóle bajka. Dobra, trochę sztuczek pokażmy. Ribery odepchnięty przez... Oj, nie tak to miało wyglądać. Fake Rabona miała iść. A tak pomyłka. Luis Suarez. Gundogan. Rozumiem, pewnie kebaba wciąłeś przed meczem, jednak to nie oznacza, że nie masz biec za swym rywalem. Okej. Jeszcze się bawi. Serio? No znaczy, dobra, rozumiem, przy słupku to bardzo trudny strzał do obrony, jednak to jak się w obronie zachowałem było po prostu beznadziejne. Więc tutaj chciałem po prostu tak wspomnieć. Nie wiedziałem co nagrać, ze starszych gier nie chciałem, chciałem tutaj pokazać swój piękny skład, więc tak, i o tej lidze powiedzieć, bo tam Lachu prosił, żeby poinformować o tym widzu. Więc start pod koniec września, albo tam na początku października, no bo gra wychodzi. Więc oczywiście u mnie fucik na początku będzie. Już nic innego z FIFA 14 nie chcę zaczynać, tam pisaliście o trybie kariery, jednym zawodnikiem czy coś, ale... Nie czuję się po prostu w tym dobrze, że tak powiem. Dobra, Robin jest zabójczo szybki, potrafi uderzyć z dystansu. Jego dribbling to fantazja, jednak no w taki sposób teraz mi się przejść nie udało. Ładna gra podaniami. Fajnie, zawodnicy potykają się o siebie. Bastian Schweinsteiger. I świetnie, Łukasz Piszczek, który również znajdzie się w mojej jedenastce. Więc dobrze, powiedziałem to co chciałem. Więc jedyne co mogę powiedzieć, obserwujcie jak pięknie pozostanę w lidze pierwszej. Suarez 2-1. No nie jaram się, lepsze bramki zdobywałem. To jedyne co mogę powiedzieć. Pff, co to jest? A, jeszcze tak sobie myślałem, póki nie przeszedłem do jakiegoś dalszego etapu tego odcinka, czy tej skrótów, to tak czuję, że mój pierwszy skład możliwe, że będzie z ligi tureckiej. Jednak powiem wam tak, chyba nie będę się bawił w webup przed rozpoczęciem gry. Może wejdę z innego konta, jednak z mojego tutaj normalnego. Jaki spalony, to był strzał. No kurka wodna, znaczy to wiecie, miało być, nie wiem. Czekałem aż coś z tego wyjdzie. Bo strzeliłem bardzo ciekawą bramkę, może nawet ją pokażę pod koniec odcinka, jeśli nie zapomnę. Pewnie zapomnę, ale był to najdziwniejszy gol, jaki w tej grze zdobyłem. Więc wracając do FIFA 15, myślę, że rozpoczęcie tego ligą turecką byłoby czymś ciekawym. Same nowe nazwiska dla mnie, tworzenie nowych legend. Ja jestem na tak, Emenike tam i tacy inni, oj, będzie ciekawie. Robin! Och, obok bramki! Czasami mnie to denerwuje, bo już nieraz nim trafiłem z ogromnego dystansu. Tak nawet z, kurde, 40 metrów. Ribery niestety nie był tam pociągnięty za nogę, a szkoda. Postarałbym się to wykorzystać, nieudana główka. Luis Suarez ładnie tutaj mnie wykiwał, nie szuka podania. I czerwona kartka dla Pia Pierdziol. Na szczęście jest to rzut wolny, jednak no tak, mój ulubiony prawy obrońca w tym momencie musi opuścić boisko. Dzięki, Łukasz. Ale zobaczmy powtórkę, czy to dobra decyzja? Dobra, no. I to będzie pewnie 3-1. Umie wykonywać? No nie umie. Dobra, koniec pierwszej połowy.
Dużo czasu nie minęło od cięcia. I trzeba się wziąć za siebie. Trzy strzały, jeden cel, no ale tutaj, jak wspominałem, jak komentuję na żywo, tak w sensie bez przerwy, no to nic dobrego się nie dzieje. Trzeba się skupić, pokazać odrobinę umiejętności i wykończyć przeciwnika, chociaż ten jeden punkt zgarnąć, bo mi tyle brakuje. Jestem na dobrej serii, chyba 4 mecze bez porażki w lidze pierwszej. Powiem tak, jeśli dojdę do takiego momentu, w którym będę miał okazję wygrać ligę pierwszą, ja to wszystko będę nagrywał i kto wie, może zobaczymy jednak wymarzony finał z FIFA 14. Myślę, żeby to się spodobało każdemu. No co jest, kurde? No znów od słupka. Nie wierzę. Co on zrobił z obroną? Skubany, dobra. Ribery show. Boom. Ale... Fuck. Nie mówcie, że ten odcinek skończy się tak samo jak tamten. Było spoko do przerwy. A po przerwie, no w dupsko dostałem. Nie, tym razem się skupię. Jestem w formie, cholera. Ja to dobrze zakończę. Och, dobra postawa Neuera. Po to, że obrońca przegrał, no Rodriguez go krył. Bo po co ma Santana, najwyższy w tej drużynie? Oj, tam nie ma nikogo, ale dlaczego ja nie jestem na super defensywnym, jestem na normalnym, chociaż... Kurde, powinien kampić ten Lewandowski tam. Przepchnij się, stary! To był tylko Sterling. Będzie gol! Lewandowski, 3-2! Ależ kontrola piłki, Robert! Moja dziewiątka! Daje mi nadzieję na remis, daje mi nadzieję na pozostanie w lidze. Znaczy, jaka tam nadzieja? Ja wiem, że i tak pozostanę. To mi się podoba, że w takich pojedynkach z obrońcami on jest w stanie sobie poradzić. Zobaczmy tutaj, króciutki, taki szybciutki zwodzik przez Hummelsa, 3-2. Wykończenie klasy światowej. Dzięki, Robert! Pięknie! Do dupy! Dobrze! Oprócz lewy tutaj się uruchomił, aktywnił, Robben! Neuer nad bramką. 10 minut do końca, jestem nastawiony na super ofensywę. Za blisko, choć tutaj Neuer leży, wstał, cholera jasna, jak on to robi? Niemiec w polu karnym, dobrze. Co to było, mój Boże Wszechmogący? Bu na czas. Choć może Robben. Arjen Robben. Robben, ostatnia nadzieja! Do kogo? Do kogo, moi drodzy? Do kogo, cholera jasna, na lepszej nodze? Lewą nogą piłkarz takiej klasy, do nikogo? Okropne. Po prostu okropne. 3-2, jednak nie martwcie się, ja w tej lidze pozostanę, ja jeszcze... Zobaczę, będę sobie po prostu grał. Jeśli będę miał okazję wygrać ligę pierwszą, to odpowiedni film na kanale się pojawi. Po raz kolejny, nie potrafię już wygrywać i nagrywać. Straciłem to. Straciłem swoją moc. Ale muszę ją odzyskać, cholera, mam tylko miesiąc. Dam radę. Nie martwcie się. Wystarczy. Powrócę. Już za 29 dni powrócę. FIFA 15, Dicks United. Silniejsi niż kiedykolwiek, lepsi niż kiedykolwiek, celniejsi niż kiedykolwiek. Bardziej wygrani niż kiedykolwiek. Nie, to brzmi niezbyt dobrze. Dobra robota, utrzymałeś się w dywizji. Czy ta gra mnie jeszcze czymś zaskoczy? Nie mam zielonego pojęcia. Przegrałem, a zobaczmy, czy się zrestartuje, czy to będzie klasyka. Okej, nie mam pytań. Czyli już, dobrze. Przed rozpoczęciem odcinka miałem 16 punktów, jednak żeby liga się zrestartowała, musiałem przegrać mecz. Fuck logic. Ach. Jak tu nie kochać EA, jak tu nie kochać FIFA. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!